W poniedziałek, 28 stycznia, rozpoczęły się ferie zimowe w województwie mazowieckim. Na czas przerwy od szkoły Koziński Dom Kultury przygotował specjalną ofertę zajęć oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży. W ramach akcji Zima w Mieście, ferie 2019 z KDK, uczniowie mogą wybierać z puli 25 interesujących wydarzeń. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych przez wykwalifikowanych instruktorów. To nie tylko okazja do tego, by ciekawie spędzić czas, ale również doskonalić swoje umiejętności. Ofertę uzupełniają specjalne seanse kinowe. Ferie rozpoczęliśmy od warsztatów językowo-kulturoznawczych, podczas których uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulturą Niemiec. Tego samego dnia nasi wolontariusze zorganizowali dla dzieci kreatywne zabawy z papierem. Dużą popularnością cieszą się także różnego rodzaju warsztaty taneczne. Chociażby z tańca klasycznego, które prowadzi instruktor KDK Helena Szamańska. Akcja Zima w Mieście potrwa do 10 lutego, a na relacje z ferii w KDK zapraszamy oczywiście do Kroniki Kozienickiej.